Sztuka rozbijania gówna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie, kochani. Jest wtorek, bardzo, bardzo późna godzina. Końcówka października, zaraz listopad. Na zewnątrz ciemno, a u mnie otwarty sezon na świeczki zapachowe i wino grzane. No, tak wyliczam, bo chcę tym zakryć fakt, że nie przygotowałam się na dziś z odcinkiem. Owszem, pomysł miałam, ale nie do końca przemyślałam, bo nie było czasu, więc nie będę nawet zaczynać, bo przecież nie ma sensu. Nie chcę gadać dla samego gadania. Chcę, żeby to, co mówię, miało jakiś sens. Dlatego pomyślałam, że dziś skupię się na statystyce, bo uwaga, uwaga, tadam, tadam, bo dziś odcinek 50, więc z czystej ciekawości postanowiłam zerknąć w dane. Okej. No to jedziemy od początku. Jako pierwszy opublikowałam wstęp do podcastu i stało się to dnia 1 maja tego roku, czyli że w poniedziałek obchodzić będę pół roku mówienia. Czajcie? Sama nie wierzę, że to aż tyle czasu to trwa i że ja nadal mam pomysły, a was jest trochę więcej niż było na początku. No, dalej. Przez te pół roku nagrałam i opublikowałam 49 odcinków. Ten jest 50, jak już mówiłam. Przegadałam 611 minut i 20 sekund, co średnio daje 12 minut i 47 sekund na odcinek. Ale to jest tylko średnia, bo najdłuższy odcinek trwał 28 minut i 21 sekund i to był odcinek 47, czyli niedawno. A najkrótszy był 28. Trwał 5 minut i 5 sekund. Czyli naprawdę błyskawicznie. W ciągu tego czasu wysłuchano mnie w sumie 750 razy, co daje około 15 wysłuchań na odcinek, ale to też tylko średnia, bo najwięcej wysłuchań miał wstęp, później odcinek pierwszy, a potem odcinek 29 z 13 sierpnia. No, tak to wygląda. Nie wiem, ilu jest słuchaczy. Jest mowa tylko o wysłuchaniach, tak? A ilu jest słuchaczy, tego nie wiem. Najmniej wysłuchań było w odcinkach 35 i 36, czyli w pierwszym tygodniu września. Teraz troszeczkę geografii. I tu po prostu zaskoczenie. Ale posłuchajcie. Najwięcej słuchaczy mam w Polsce. 41%. Z czego, kochani, ku mojemu zdziwieniu, najwięcej jest na Warmii i Mazurach, bo 24%. Dopiero potem jest moje Pomorze, czyli miejsce, skąd ja pochodzę, to 16%. Dalej, Kujawsko-Pomorskie 15%, Mazowsze 11%, Zachodniopomorskie 10%, Wielkopolska 9%, Małopolska 6%, Śląsk 3%, Dolnośląskie 2%, i na liście z 1% są także miasta Łódź i Lublin. Szaleństwo. Dalej, jeśli chodzi o państwa, następna jest Wielka Brytania. 22% słuchaczy słucha mnie w Wielkiej Brytanii. Znaczy wysłuchań, nie mówię słuchaczy, 22% wysłuchań jest na terenie Wielkiej Brytanii, z czego w Anglii jest 97%, Szkocja tylko 2% i Walia 1%. Następne państwo na liście to duże państwo, czyli Stany Zjednoczone i stamtąd i tam jest 20% wysłuchań. I teraz może powiem, gdzie konkretnie jakie. Fajne nazwy mówiłam, bardzo mnie cieszyło, jak to czytałam. I tak, najwięcej wysłuchań było w stanie Virginia, 75%, później Texas, 7%, Washington, 4%, New York, 3%, Kalifornia, 2% i później po jednym procencie, Florida, Idaho, Georgia, Missouri, Minnesota, Massachusetts, Karolina Południowa i District of Columbia. Fajne nazwy, nie? Następne państwo, słuchajcie, to jest moje naprawdę największe zdziwienie. Ukraina. 9% wysłuchań, z czego 71% jest z terenu Winnicka Oblast,
czyli obwód winnicki, który leży w środkowej części Ukrainy przy granicy z Mołdawią. Dalej 19 wysłuchań jest z Dniepropietrowska, to takie miasto, a 10% z terenu Zytomyrska Obłość, czyli obwód żytomierski. Leży w północnej części Ukrainy przy granicy z Białorusią. Dobrze, że jest Wikipedia, bo takich danych niestety nie znam. I wiecie co? Tak jak mogę przypuszczać, kto słucha mnie w Polsce, nie wiem, w Stanach czy w UK, tak naprawdę nie mam pojęcia, kto mnie słucha na Ukrainie, ale pozdrawiam bardzo, bardzo niezwykle serdecznie. Dobrze, następne państwo to Niemcy, 4% wysłuchań i tu też mamy miejsca. Nadrenia Północna-Westfalia to 69% wysłuchań, Hesja 25%, Nadrenia Palatynat 3% i Dolna Saksonia też 3%. Czyli to są miejsca w Niemczech. Później jest Hiszpania, 2% wysłuchań, ale bez wskazania na miejsca. I następna niespodzianka, Norwegia. 1% wysłuchań, ale za to z 3 miejsc. I bardzo proszę, nie śmiejcie się, gdy będę je wymieniać, dobrze? Norweskie nie jest moim atutem. I tak, Oppland 40%. Jest to jeden z 19 okręgów, na które przed 1 stycznia 2020 podzielona była Norwegia, a zniesiony w związku z reformą administracyjną i administracyjnym centrum tego okręgu było miasto Lillehammer. Czyli z Oppland jest 40%. Dalej następny jest Østfold, też 40%. I to też jest jeden z takich byłych 19 okręgów i graniczył z okręgiem Akershus oraz terytorium Szwecji, a centrum okręgu było Sarpsborg. I ostatnie 20% wysłuchań w Norwegii to Møre og Romsdal. A to z kolei jest jeden z 11 okręgów, na które chyba podzielona jest aktualnie Norwegia. I administracyjnym centrum tego okręgu jest Molde. No i to są, słuchajcie, miejsca, z których mnie słuchacie. Wiecie, co to jest niesamowite? Jestem pod wielkim wrażeniem tego odkrycia. Owszem, oglądałam statystyki na Anchor FM wcześniej, a nie wiedziałam, że można kliknąć na konkretne państwo i wejść tam dalej i zobaczyć konkretne miejsca, w których jesteście, gdzie mieszkacie, żyjecie, a w wolnej chwili słuchacie, jak mówię do siebie i do was. To jest naprawdę niesamowita sprawa. I jeszcze jedno podsumowanie, tym razem płeć. I moi drodzy, kolejny szok przeżyłam, ponieważ okazuje się, że w tym momencie panowie stanowią 50% słuchających i przegonili panie, których jest w tym momencie tylko 46%. Chciałam powiedzieć, że panie długo prowadziły, panów było mało, ale ostatnio panowie nadrobili i chyba nawet wiem, czyja to jest zasługa, ale nie będę zdradzać. Jeśli będzie chciał, to się sam odezwie. W każdym razie, panowie, bardzo wam dziękuję. A jeśli chodzi o wiek, najwięcej słuchaczy jest z przedziału 35 lat do 44, i to jest 45%. Później jest 35% w przedziale 45-59 lat. Dalej jest 7% 28 lat do 34. Później 6% to 60+. Lata takie. 3% 23 do 27 lat. I najmłodsi mają od 18 do 22 lat i to jest 1% wysłuchań. I może jeszcze ostatnie statystyczne podsumowanie, gdzie słuchacie podcastu, więc najwięcej odsłuchań jest na Spotify, bo 37%. Później jest na Anchor FM, czyli ta platforma, na której się publikuję, to jest 36%. I później jest Apple Podcast, 8%. No a reszta to już jest na różnych tam innych jeszcze, tam jest Google Podcast i coś tam jeszcze nie wiem, dokładnie nie powiem, inne platformy. I to byłoby chyba tyle statystyk.
Nie wiem, może powinnam zliczyć słowa, na przykład ile razy użyłam słów wdzięczność, albo miłość, czy wewnętrzne dziecko, albo może powinnam policzyć, ile razy zajęłam się jakimś tam konkretnym tematem, czy ile osób, czy książek zareklamowałam. Ale szczerze przyznam, nie chcę mi się aż tak w to bawić, ale tylko przypomnę, że moim ulubieńcem jest buddysta Ajahn Brahm. I jeśli o niego chodzi, to będę go polecać zawsze, wszędzie, o każdej porze dnia i nocy, bo jest najlepszy. Wracam do statystyki. Powiem, że samo prześledzenie, skąd jesteście, było niezłą wyprawą, która dała mi wiele radości. A ponieważ ten odcinek jest 50, czyli okrągły, a do tego w poniedziałek minie pół roku od czasu, gdy jestem w sieci, mam dla Was propozycję. I to taką nie do odrzucenia. Jeśli chcielibyście usłyszeć moje zdanie na konkretny temat, który Was interesuje, oczekuję Waszych propozycji. A może Wy chcielibyście podzielić się swoimi przemyśleniami? Jeśli je prześlecie, przeczytam z wielką przyjemnością. A może jeszcze inaczej, chcielibyście napisać, jak trafiliście na mój podcast i dlaczego go słuchacie? To też jest bardzo ciekawa rzecz. A może chcielibyście opowiedzieć o swoim miejscu zamieszkania, na przykład o sobie, kim jesteście, co Was interesuje. Nie mam zielonego pojęcia, kto mnie słucha w Norwegii, czy na Ukrainie, w Niemczech. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek mieszkasz, gdybyś zechciał, czy zechciała odezwać się do mnie, będzie mi naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo miło. I jeszcze na koniec coś Wam powiem, bo już naprawdę późno. Gdy decydowałam się na podcasty, postanowiłam potraktować je jako rodzaj terapii. I o tym mówiłam szczerze kilka razy w swoich odcinkach. I przyznam, że pomaga mi to, co mówię. Co nie znaczy, że depresja odeszła całkiem. Że z dnia na dzień nagle stałam się super, hiper, ale w cudownym nastroju i że w ogóle jest super i tylko cieszyć się. Gówno prawda, że się tak wyrażę kolokwialnie. Depresja to nie jest takie sobie coś, co odchodzi po prostu dlatego, że tak chcemy. W każdym razie ze mną nie ma takiej sytuacji. Ostatnie 3 dni miałam totalnie skopane. Czułam się jak kupa i właściwie nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. I to tylko dlatego, że ktoś potraktował mnie jak krzesło, które można przestawić z miejsca na miejsce. I znów poczułam się jak mała Małgosia, którą można totalnie olać. I przyznam szczerze, że nawet nie chciałam przystępować do nagrania tego odcinka. Tak się zastanawiałam, czy jest sens, bo nie wiedziałam, co ja mogę Wam powiedzieć. Do czego zachęcić, do czego przekonać. Skoro sama sobie nie daję rady, jak mogę komukolwiek, cokolwiek radzić i jak mogę kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. Na szczęście wypadł ten odcinek jubileuszowy i skupiłam się na statystyce, a nie na myśleniu, że jestem do niczego. I teraz w trakcie, gdy do Was mówię, odczuwam coraz większą radość, że robię to, co robię. Bo przecież jeszcze kilka godzin temu nie przyszło mi do głowy, że gdzieś tam w świecie, bo przecież to jest, jednak obejmuje kawałek świata, ten zasięg, że gdzieś tam w świecie ktoś może potrzebować akurat tego, co ja mówię i po prostu chce mnie słuchać. I to jest bardzo piękne, ale jednocześnie zobowiązujące. I czuję się podniesiona na duchu, że nie jestem sama, ale także odczuwam większą odpowiedzialność. I dziękuję Wam za to wszystko. Za te moje emocje. Sami widzicie, że skaczę jak oszalałe. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Jestem niestabilna emocjonalnie. A to znak, że nadal potrzebuję terapii. Co oznacza, że 50. odcinek nie będzie ostatnim. Choćby dlatego, że nadal potrzebuję tych moich pasji, a jedno z nich jest podcast właśnie. Bo dzięki pasjom, jak widzicie, wydostaje się na powierzchnię z tego mojego mariańskiego dołu emocji. A, kochani,
Bardzo, bardzo, bardzo mocno Was pozdrawiam. Życzę wspaniałego tygodnia i łagodnego dojścia do piątku. Piszcie do mnie, proszę. Piszcie o sobie, o swoich radościach, zmartwieniach, o tym, dlaczego mi towarzyszycie i co chcielibyście przekazać innym od siebie. Będę czekała na Wasze maile. Naprawdę. Adres mailowy w opisie odcinka. A możecie też mnie złapać na fejsie. W takim razie do usłyszenia, kochani.